Bardzo fajnie jest się wcielić w daną postać, czy posłuchać samych historii. Wielu z nich nie usłyszymy normalnie w szkole. Rekonstruujemy rzeczy od X wieku przez wiek XVII aż do międzywojnia, więc jest to naprawdę wielki okres czasu. Mam na imię Małgosia, mam 17 lat i moją pasją jest rekonstrukcja historyczna. Myślę, że ta historia była już ze mną naprawdę tak od dawna, bo moi bracia się tym zajmowali i myślę, że to zostało w rodzinie, po prostu przeszło na mnie. W międzyczasie zajmowałam się różnymi rzeczami. Przez 4 lata uprawiałam sport, ale przez warunki fizyczne musiałam z tego zrezygnować. Takim trochę przypadkiem albo nie trafiłam na zajęcia ze strzelania łukiem i już zostałam. Nie da się dokładnie określić, ile czasu poświęcam na tą pasję. Zajęcia w tygodniu mogą być 3 razy, 4, zwykle są po 4 godziny. Czasami zbieramy się też w weekendy. Przez około 6-8 miesięcy się przygotowujemy do sezonu, który rozpoczyna się gdzieś w maju, w październiku. Wtedy rozpoczynają się wyjazdy. Jeśli chodzi o osiągnięcia, to myślę, że takim jednym z większych osiągnięć jest to, że mamy coraz więcej wyjazdów, nawet zagranicznych. Mamy wielu przyjaciół poza granicami polskimi. A takim innym osiągnięciem wydaje mi się, że jest samo to, że wszyscy jesteśmy razem, że spędzamy razem czas i trzymamy się w grupie tak naprawdę. Największym wspomnieniem, myślę, są same początki, to jak tu przyszłam, ten pierwszy strach i błędy, to jak uczyłam się tańczyć, bo należę do tych osób, które tańczą. Wiem, że chciałam to rzucić. Przekonywali mnie bardzo długo, bo aż 4 miesiące do tego tańczenia, ale no udało się i myślę, że całkiem dobrze mi to wychodzi. Mojej pasji zawdzięczam na pewno liczne grono znajomych, miejsca, które zwiedziłam, wiele zabytków, przy czym też pogłębienie tej wiedzy historycznej. Nie wiem, kim chcę być w przyszłości. Nie umiem powiedzieć na tę chwilę, czy będę związana z historią, czy z samą rekonstrukcją, ale myślę, że jeśli byłaby taka możliwość, bardzo chętnie bym dalej to kontynuowała. Nie żałować, nie żałować.